Cieszę się, że w końcu podjęliście tę decyzję. Kiedy Vivi wyraziła chęć adoptowania Romana, pomyślałem, że to Bóg doprowadził do waszego spotkania. Od początku chciałam go przysposobić. Skradł mi serce. Ze mną było inaczej. Czułem, że Roman ma szansę. Nikt nie zna wyroków boskich. Musiał się zawalić dach, żeby Roman mógł z wami zamieszkać. Wtedy zrozumiałeś, jakim jest dzieckiem. Żałuję, że od razu nie patrzyłem na niego tak jak Vivi. Wystarczy spojrzeć mu w oczy, by zrozumieć, jaki jest niezwykły. Nie miej wyrzutów sumienia. Często nie wierzymy, że dziecko ulicy dostosuje się do naszego życia. Miłość czyni cuda. Gol! Ksiądz wiedział, że możemy się zdecydować. Liczyłem na was. Posłużyłem się małym podstępem. Pozwoliłem, żeby Roman u was zamieszkał. Jestem szczęśliwa i bardzo księdzu wdzięczna. Dziękuję też Rafaelowi, bo spełni moje marzenie. Będę matką. Robię to ze szczerego serca. Pokochałem Romana. Zacznę załatwiać formalności. Zgadzam się z wami, żeby nic nie mówić Romanowi, dopóki nie dojdzie do adopcji. Gol? Samobój. Trenuj dalej. Buenos días. Chcę złożyć doniesienie przeciwko Agustinie Santos. Jestem Ricardo Ramos. Niedawno zmarła moja matka. Pani Santos sprzedała jej polisę na życie. To było oszustwo. Pokwitowała przyjęcie pieniędzy. Kiedy chciałem je podjąć, polisa okazała się papierkiem bez wartości. Żądam, aby Agustina Santos stanęła przed sądem. Ten pan chce zeznawać przeciwko pani Agustinie. Spiszę pańskie zeznania. Jestem gotów. Ta kobieta musi trafić do więzienia. Oszukała moją matkę. Ograbiła ją z pieniędzy. Nadużyła zaufania. Przepraszam. Jestem Camila Monterde, córka Agustiny. Wysłuchaj mnie, zanim podejmiesz decyzję. Dlaczego miałbym cię słuchać? Moją matkę także oszukano. Nie miała nic wspólnego z tą sprawą. Zaufała pewnemu człowiekowi, a on ją okłamał. Bezwiednie wprowadziła w błąd. Skoro twoja matka dała się oszukać, to jej problem. Nie zmieni zdania. Musi zapłacić za krzywdy. Rozumiem twój gniew, frustrację i ból. Wszystko ci wyjaśnię. Nie zmieni zdania. Twoja matka poniesie konsekwencje. Pragnę przemówić do twojego serca. Nie pozwól, żeby popełniono niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość już się stała. Gdzie mam składać zeznania? Zadzwonię do Abrahama. Może ci się nie udać. Pomówię z Gastonem. Przekażę Abrahamowi, że w niedzielę będziemy w Chile. Dobrze się czujesz? Chodź do mnie. Nie wiedziałem, że jesteś u nas. Przyszła się pobawić z Agatą. Masz smutną minkę. Co ci jest? Słyszałam, że wracasz do Chile. Już nigdy nie zobaczę ciebie ani maleństwa. Nie płacz. Serce mi pęka. Nie chcę, żebyście wyjeżdżali. Dobrze wiem, co czujesz. Nie ma nic gorszego niż rozstanie z ukochaną osobą. Myślisz, że już jej nie zobaczysz. Będziesz mogła nas odwiedzać, kiedy tylko zechcesz. Chile jest daleko. Tata nie zechce mnie tam puścić. Znajdziemy jakieś rozwiązanie, żebyśmy się mogły widywać. Nie płacz. Wolałabym, żebyście zamieszkali tutaj. Dlaczego nie możesz tu zostać? Chile jest moją ojczyzną. Tam mieszka mój brat.
Daniel dostał dobrą pracę. Tu jestem obca. Przyjechałam na krótko. Chyba przyszedłem nie w porę. Wzruszyłyśmy się troszeczkę. Czekaliśmy na ciebie. Ana jest smutna, bo w niedzielę wracamy do Chile. W tę niedzielę? To pewne? Daniel właśnie mi powiedział. Dostał dobrą pracę. Wracamy do Chile, do domu. Nie płacz. Ricardo, błagam cię, nie rób tego. Ile wynosi suma, na którą była ubezpieczona twoja matka? Polisa opiewa na 5 milionów peso. Zwrócę ci. Nie od razu, ale przysięgam, że za kilka dni zdobędę pieniądze. Jeśli nam nie ufasz, możemy podpisać weksle. Jestem notariuszem. Mogę potwierdzić dobrą wolę Kamili i Mariana. Na pewno spłacą całą sumę z polisy twojej matki. Nie chodzi o pieniądze, tylko o nadużycie zaufania. Nie pójdę na układy. Niech policja się tym zajmie. Twoja matka poniesie konsekwencje. Dam ci więcej. Zapłacę wartość polisy z nawiązką. Przyrzekam. Nie chodzi o pieniądze, tylko o sprawiedliwość. Nie zaufam krewnym Agustina. Nie nalegaj. Proszę, gdzie mam złożyć zeznania? Przyjechałem tu dla was. Też wrócę w niedzielę. Teresa pewnie z nami poleci. Miała się zająć sprawą Dionisia. Nie wiem, czy będzie mogła. Broni pani Agustinę. Dopóki ona nie wyjdzie na wolność, Teresa nie może wyjechać. Oby pani Agustina jak najszybciej wyszła, wtedy Teresa poleci z nami. Jeśli Teresa nie będzie mogła wyjechać, Abraham znajdzie dobrego adwokata, który zajmie się sprawą Dionisia. Abraham zna najlepszych prawników. Wszystko będzie jak dawniej. Daj słowo, że niedługo się zobaczymy. Wypij herbatę. Już się uspokoiłam. Mimo wszystko wypij. Miałeś jechać po Anę. Tak się umówiłeś. Zapytam Miriam, czy może zostać dłużej. Potem odwiozę ją do Willi. Nie chcę, żebyś przeze mnie zaniedbywał swoje sprawy. Jedź po Anę, a ja porozmawiam z inspektorem. Nie zostawię cię samej. Nie będę sama. Są ze mną Becerra i Teresa. Nie istnieje dla ciebie. Muszę o tobie zapomnieć. Idź. Pójdę, gdy porozmawiasz z Suarezem i dostaniesz zgodę na widzenie. Dopiero wtedy pojadę po Anę. Jestem ci ogromnie wdzięczna za pomoc, ale nie musisz wracać. Zostanę tutaj przez cały dzień. Nie martw się o mnie. Wrócę, bo chcę być przy tobie. Być częścią twojego życia. Twoja mama obiecała mi, że wkrótce się zobaczymy. A jeśli jest taka jak mój tata, dotrzyma słowa. W niedzielę wracamy do Chile. Pomożesz mi w pakowaniu. Może pani wyruszyć w tak długą podróż? O ile wiem, lekarz był przeciwny. Przepraszam. Tak zrozumiałam. Bądź spokojna. Ano, chodź, przewiniemy małą. Mówiłeś, że musimy tu zostać, bo mój stan zdrowia nie pozwala na podróż. To prawda, ale wydaje mi się, że teraz możesz jechać. Poza tym przedłużałem pobyt, bo Abraham nie chciał, żebyś wróciła do Chile i dowiedziała się, że siedzi w więzieniu. Poznałaś prawdę. Czujesz się lepiej, więc możesz jechać. Chodziło bardziej o moje zdrowie czy o Abrahama? O jedno i drugie. Próbowaliśmy zaoszczędzić ci przykrości.
Możemy się wybrać do lekarza. Niech wyrazi swoją opinię. Nie trzeba. Lekarz w Chile zgodził się na mój wyjazd. Nie miałby zastrzeżeń do powrotu. Niech się tylko zbada. Czemu tego nie zrobić? Kontrola dla twojego i mojego spokoju. Czy na tym stracimy? Wracamy do ojczyzny, do brata, przyjaciół i dawnego życia. Będzie jak zechcesz. Tęskniłam za twoimi pocałunkami. Widzieliśmy się kilka dni temu. Gdzie byłeś? Zeznawałem w sprawie Agustiny. Ta naiwniaczka liczy, że zrzuci na mnie winę. Biedna Agustina. Drogo zapłaci za swoją głupotę. Kamila będzie musiała spełnić moje żądania. Pewnie cię znienawidziła. Bardziej niż myślisz. Teraz mnie nienawidzi. Ale nauczy się mnie szanować i akceptować. Co masz na myśli? To moja sprawa. Jeśli Kamila chce, żeby jej matka wyszła na wolność, musi dać mi wszystko, czego zażądam. Także Malkeridę. Pośpiesz się, Esteve straci resztki cierpliwości. Bądź spokojna. Jak ci się układa z mężem? Możesz się domyślić. Nie mogę działać, dopóki Jago nie opuści domu. Bądź cierpliwa. Młodzi wyjadą po ślubie już za kilka dni. Pozbyłam się Iliany. Żeby usunąć Kajetana, muszę zostać z nim sam na sam, bez świadków. Jak to zrobisz? Tak jak pozbyłam się ojca Alonso i mojego synka.